instrumentami i zagramy wam 5 typowych tańców teraz. Tańce, które nie powtarzają się w żadnym innym regionie. Na Puszczy Zielonej są to Wolander, Stara Baba, Fafur, Zuraś i Powolniak. O każdym tym tańcu z jedno zdanie poziom, żebyście wiedzieli skąd się wziął i jak się go gra i jakie są przy nim maniery taneczne. Chłopaki mogą te wszystkie tańce perfekcyjnie zagrać, zresztą Andrzej Rydeli już występował też. Mimo młodego wieku występował również w Kazimierzu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. I dzisiaj jako pierwszy taniec tych 5 to będzie Wolander. Wolander, jak sama nazwa wskazuje, trochę podobny jest do Holander. A też i tak to jest. Bo kiedy Wolandrów, znaczy się Holandrów, sprowadził król, żeby osusać bagna przy Mazurskich Jeziorach, to oni tutaj sprowadzili później swoje rodziny i sprowadzili swoją też kulturę, sprowadzili swoje tańce, między innymi właśnie Wolander. Jakieś 20 lat temu na zielgiej imprezie folklorystycznej w Miesieńcu na Miodobraniu Krupsiowskim był zespół z Holandii. I patrzę, oni, te starsze takie dziadki, zaczynają tańcować. A muzyka jest taka samutka, jak właśnie melodia tego oto tańca, którą teraz zagrają. Wolander! Kobziety się zaczęły rozgrzewać, a tu skończyli. Żebyś tak kobiety nie pomyślały, że to o was. Teraz będzie taniec Stara Baba. Nie tańcuj ta jej, bo każdy się domyśli, że to o was chodzi. Stara Baba powstała od przyspiewki. Ten taniec jest w okresie międzywojennym, nie miał swojej nazwy. Był to taniec. Ale kiedy go chcieli tańcować, to najpierw kobiety podchodziły do muzykantów i mu powiedzieli tak. Zagraj ta numa tak. Tak daj ta tutaj. Stara baba, a dziad młody, pognali byszki do wody. Od wody do ściana, pokaz babo kolana. Od wody do siecki, pokaz babo majtecki. Stara baba jak cybula, do chłopaka się przytula. Chłopak jak gąsior, babę w zadek zakunsił. A chłopak jak gąsior, babę w zadek zakunsił. Idzie sobie rurka drogu i wyzija lewo nogo. Kościorem łopato. Poczta dzieci za tato, kosiorami i kijam, poczta dzieci za stryjem. Grać! Trzeci taniec to Fafur.
Jego nazwa prawdopodobnie pochodziła od fafurka. Tutaj ta czerwona wstązecka, to u nas wstązka się nazywa fafur. I jak się podskakuje, bo przez cały taniec trzeba przeskakiwać z nogi na nogę, a jeszcze we wirze podskakiwać i kręcić się chizo, to te wstązki furkają na zietrze, a zieta ze cułka mają panny, a takie kobziety zamężne mają chustki takie przypsiante do włosów. I zakończone, te cołko młodej panny zakończone też jest psięcioma wstąskani. No i te wstąski to dopiero furkają na zietrze, kiedy tańcują fafura. Muzykanty, rejbuj ta fafura! Niziejnuska to będzie szybciej. Oraz no! Jedziemy dalej! Weź tam poprowadź korowo, weź za rękę i wszystkich następnie tutaj! O! Hop! Hop! No konik musi być na pierwszym miejscu! Dołączajcie tam, dołączajcie dalej! Dobrze! Nie wszyscy, co was! Cały rynek tańcuje! Podskocu! Łumocu! Uważajcie, co wam się co nie utrząśnie. I kręcić się w koło. O tak, pojedynco. Brawa dla tych panien. Brawa. Chcę wam powiedzieć, że w Kazimierzu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych, kiedy była muzyka po tańcówka Zesur i kapela ludowa Skurp się zagrała fafura, to Józef Broda, słynny ten konferencjer z taką dużą brodą, tak zaraził tym tańcem, że cały dzielgi rynek, wtedy zjeżdżały się takie subkultury różne, gitowcy, nie gitowcy i jance. I się okazuje, że w tych glanach, w tych skórach nabitych ćwiekami zaczęli tańcować tańce ludowe właśnie tego fafura po całym rynku. Dziękuję wam, że odnosiliście tam moje panie z tamtych lat. Następny taniec, czwarty, to Zuraś. Zuraś taki najwolniejszy, ale najdostojniejszy z tańców kurpsiowskich Puszczy Zielonej. Swoją nazwę zawdzięca prawdopodobnie od ptaków w Zurazi, bo oto ptaki mają swoje toki i one zalecają się tak do siebie. Dzióbkani się tak stykają i tak do siebie, jeden niżej, drugi wyżej, a to w tą stronę piórka, a to skrzydełka tak, a to do dołu, a to do góry. I właśnie naśladujące ruchy tych ptaków z Zurazi w figurze, która się nazywa zalecanki, no powstał cały taniec Zuraś, które to kurpsie, obserwując przyrodę, szybko zaaklimatyzowali i przełożyli go na sceniczne postępki. Tak też i teraz kapela wam pokażę Zurazia, który składa się z trzech części. Z przytupani, bez przytupów i tak zwane zalecanki.
Zuraś, Zuraś. No i piąty taniec. To powolniak. Ja z Artoblizie zawdy gadam, ze powolniak, to jak sama nazwa wskazuje, najszybszy taniec na Krupsiosyźnie. Tak jest. Nie wiem, dlaczego się nazywa powolniak. Może przewrotnie, tak jak przewrotna jest dusa Krupsianki. Ale prawda jest taka, składa się z dwóch części. Jedna korowodowa, a druga zamaszyste, siarciste obroty. I jest to taniec, który jest trochę dziwny na swój sposób. Bo oto muzyka licona jest na dwa, a nogani przebiera się na trzy i to wszystko się składa. Zobaczcie. Wszystkie powolniaki dzielę na powolniaki dla starszych, dla młodszych. Jest powolniak kadzidlański, ale jest powolniak też i czarnieński. Czarnieński jest z taką przyśpiewką. Wół nie jad, krowa nie psiła, zdechcie lok, płace kobyła. Nie płasko było, bo chore było, nie płasko było, bo chore było. No jo, ale teraz przechodzimy, to było pięć takich podstawowych. Przechodzimy do Polek. Polki są grane w całej oto Polsce. No Polka, jak sama nazwa wskazuje, prawdopodobnie polski taniec, ale nic zięksego ze zmiłku nie można powiedzieć, bo Polka to taniec czeski. Przyszedł do nas nie wiadomo dlaczego, ale już w XVIII wieku był tańcony na wszystkich dworach, bo to łatwy taniec, tylko tak raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ale też i przyszedł właśnie i na Krupsiowszczyznę. Na Krupsiowszczyźnie są pięć rodzajów polków. Pierwsza to taka dostojna, nazywa się równiejsa. A ty do niej nie chodź, bo ja do niej chodzę, bo ty jej tak nie dogodzisz, jak ja jej dogodzę. Ja jej drewek przytnę i wody przyniosę, a co ją w dzień pogniewą, to w nocy przeproszę. Grać! Thank you.
Jeszcze oprócz tej Polki jest Polka Trzęsionka. Ze wsasie tońca, no, trzeba było się nieźle trząść. No, dziewczaki nie chciały jej tańcować, nie wiem dlaczego. Później była Polka Galopka. Galopka to takie pół tańca, to było takie siustanie. A pół tańca to krok polkowy. Była Polka z Sigurani i Polka po trzy. Zagraj to jeszcze z jedną Polkę, żeby dać Jensen do pogrania. To dobrze. Chłopaki teraz na zakończenie se zagrają wuma Marsza Weselnego. Weź ta taka się... O! Taka się serce graje. Wtedy starsi druzba mówił przemowę, a młoda wysykowywała się do ślubu. Na wozy zasiadali i jechali, żeby przysięgnąć wobec Boga i ludzi. A od czasu do czasu ta przemowa była przeplatana marszem, który woma teraz zagra kapela. A ja jedno taką przypowieść się z przemowy weselnej Raja woma opowiem. Zegnamy teraz całą rodzinę panny młodej. Jako wujków i wujenki, stryjków i stryjenki, przepraszam też kawalerów i młode panienki, bo wy jakieś ta małe nie byli, razem za rundskiś ta się wodzili, a kiedyś ta podrośli, razem do karcmyś ta poszli. Może wam się kiedy wasa pani młoda przeciziła, albo jakie przykre słowo przemuziła, ale przebacta jej dzisiaj wszyscy i zysta jej szczęścia dobrego od Boga jedynego. Proszę o żywot kapela! Teraz przepraszam w imieniu panny młodej ojca, bo ty ojce nad nią całe życie czuwałeś. Ty kochany ojculku ją wychowałeś. Może kiedy ona mało była, to jakoby wiosna, a kiedy podrosła, to jakoby lato. A kiedy jesień następuje, list drzewa opada, ptactwo do jasnych krajów odlatuje, tak samo i ta twoja kochana córka dziś od ciebie odstępuje. Za wszystko ci ona w imieniu moim dzisiaj serdecznie dziękuję. Zaście ją drogi ojce wychowali i do dnia dzisiejszego się o nią starali. Proszę o żywot gracę!
A teraz do ciebie, matko, te parę słów. Bo kiedy ona mało była, to się o własną piersią wykarniła. Ty się, matko, wykołysała. Tyś, matko, nie jedno nockę nad nią nie dospała. Może ci się wasa córka kiedyś sprzeciziła, albo jakie przykre słówko przemoziła. Ale teraz, kiedy ona odchodzi przed majestat Bozy, zysy jej kochana matecko, sęścia dobrego od Boga jedynego. I teraz całego marsza prosię. Dziękujemy bardzo. Nasi młodzi, utalentowani muzykanci z Pusty Zielonej, z Sarni. Andrzej Rydel, Radek Ropiak i Sebastian Zapadka. Jeszcze dzisiaj na zakończenie woma się razem przed stażem z Polo Nowak i ze mną razem zaspiewą mnie na pożegnanie i w podzięce dla organizatorów tej przepięknej uroczystości. Na razie, chłopaki, woma dziękuję. Proszę teraz sanować.